Cześć, witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Dziś pojedziecie ze mną do Stalowej Woli. Także inne troszeczkę miasto, nie lubelskie, także nie będzie to seria ciekawe miejsca lubelskie, tylko inne miasta po prostu. Właśnie jest moja BMW, jak widzicie, i powiem wam, gdzie jesteśmy. Właśnie jesteśmy, pierwszy obiekt, który chciałem wam pokazać, to jest Gorzelnia Lubomirskich. Zbudowana w XIX wieku przez właśnie Lubomirskich i tam, jak widzicie, na górze jest herb ich, jeszcze się zachował, a tak cała reszta to jest po prostu ruina, ale no stoi, w każdym razie jest. Tak to wygląda mniej więcej. Wiecie co, jeszcze zaszedłem z drugiej strony i widzę tutaj napis, jak widzicie, zresztą sprzedam działkę, także prawdopodobnie długo ten zabytek nie postoi, no chyba, że po prostu konserwator zabytków nie pozwoli go zburzyć. Ale to już ich problem, że tak powiem. Jadę do następnego punktu. Następny mój taki mały punkt w Stalowej Woli to jest pomnik Patrioty. Taki dosyć duża budowla. Prawie w centrum, bo centrum jest podobno tam. Tak chłopaczek mi powiedział, gdzieś gdzie tam, plus minus gdzie tam te bloki. Także przejdę się, zobaczę jak wygląda centrum Stalowej, a później będę prawdopodobnie jechał do następnego punktu, albo i szedł, bo jest jeszcze fajne takie drzewko solarne, chciałbym go sfilmować też. Idę dalej. Próbowałem ustawić, gdzie jest tak zwane ścisłe centrum w Stalowej. Szedłem stamtąd, a idę w stronę hali targowej. Podobno tam, gdzie jest hala targowa, jest tak zwane ścisłe centrum w Stalowej Woli. Teraz zobaczę, jak ono wygląda. W tamtym kierunku idę. Jak dojdę, to włączę aparat i zobaczymy, jak wygląda ścisłe centrum. Teoretycznie bynajmniej ścisłe, bo niektórzy mówili, że bardziej ścisłe centrum jest właśnie koło pomniku Patrioty. Także pomnika Patrioty bardziej niż pomniku. Idę. No i dotarliśmy do centrum Stalowej Woli. Takie bardziej centrum handlowe, ale to tak bardziej przypomina centrum niż przy tym pomniku Patrioty. Tutaj jakieś galerie mają też. Tam dalej też różne sklepy. Jeszcze odwrócę się w drugą stronę. Oczywiście wśród blokowisk bardziej są różne sklepy, ale jest dosyć sporo sklepików. Takie widać, że centrum handlowe, tak jakby. No oczywiście wyznacznik centrum, hala targowa. Według bynajmniej niektórych osób, które pytałem. Idę teraz do drzewka solarnego. Wam zaraz pokażę, jak ono wygląda i sam zobaczę, bo nie widziałem, jak ono wygląda tutaj w Stalowej. Podobno jest coś takiego. Idę. No i jesteśmy przy słynnym drzewku solarnym w Stalowej Woli. Nie wiedziałem zbytnio, do czego ono służy, czy tylko do świecenia. Okazuje się, że dzięki niemu można sobie naładować jakieś urządzenie przenośne oraz skorzystać z darmowego internetu. Takie małe udogodnienie. Czyli nie jest to jakiś taki hit, ale jako ciekawostkę pokażę. Idę dalej. Za to tutaj w pobliżu właśnie tego, w cudzysłowie, słynnego drzewka solarnego jest fajny kościółek pod wezwaniem świętego Floriana. Jakaś chyba dzwonnica, tu jest obok drewniany cały, bardzo ładny, nie wiem to z którego roku, ale na pewno nie jest to zbyt nowy kościół, że tak powiem. Ale fajnie, bardzo ładny jest, bardzo ładnie się prezentuje, zobaczcie na całym tle. Jesteśmy na bulwarach nadsańskich, tak się nazywają, w Stalowej Woli. Powiem szczerze, na początku może powiem, zanim powiem szczerze, jest to dosyć duży, rozległy teren, tu widzę. Zobaczcie sami, jakieś boiska, taka siłownia jest napowietrzna, tam mniej więcej moja BMW stoi. Także fajny taki parczek ala. Oczywiście taki drewniany pomościk idzie się wzdłuż Sanu. Nawiasem mówiąc, nie wiedziałem, że Stalowa Wola leży nad Sanem. O, także tak to wygląda. Będę szedł teraz jeszcze w jedno miejsce, które też jest nad Sanem. Nie wiem, czy tam dojdę, ale próbuję. Idę dalej. Jesteśmy przy topoli tak zwanej nadsańskiej. Prawdopodobnie jest to topola czarna. Szczerze mówiąc, na drzewach się nie znam. Takie no ciekawy twór, dosyć fajne, ma takie gałęzie boczne. Można by fajne tutaj zdjęcia z nią porobić. Zresztą zrobiłem kilka zdjęć jej. Tak chciałem po prostu pokazać, bo jest tak mocno wyróżniona tutaj na Google Map, że jest właśnie ta topola nadsańska. Jadę dalej. Jesteśmy przy dawnym ośrodku artylerii przeciwlotniczej i rakietowej. Testowano również tutaj przebijalność blach pancernych.
Kiedyś ośrodek, właściwie pozostałości, to co pozostało z niego, to za dużo z niego nie zostało. Należał kiedyś do Huty Stalowa Wola właśnie. I ostatnie badania wykonywano w nim w latach 70., także bardzo dawno temu. Także zaraz wejdę tutaj do tego budynku. Nie wiem, co to za budynek jest, ale zaraz do niego wejdę. Zobaczę, co tu jest ciekawego, a pewnie nic nie ma ciekawego. Ale z ciekawości, jak on wygląda. On chyba jest na takie dosyć grube ściany, musiał być pancerny chyba, żeby tutaj... Nie, no tu nic nie ma specjalnie ciekawego, jak mam być szczery. Jest takie pomieszczonko jedno małe i właściwie wszystko. Natomiast tutaj są takie grube ściany, te ściany są trzy, tak jakby składają się na taki, zobaczcie, zresztą wam pokażę, jak to wygląda, pewnie tutaj to wszystko testowano. O, takie trzy ściany są, nie? Tu jest jedna, druga i trzecia. Właściwie tyle z tego ośrodka zostało. Jeszcze tutaj wyjdę, pokażę ten budyneczek od tej strony i lecę dalej. Jesteśmy przed biurowcem Huta Stalowa Wola. Nie można filmować, dlatego filmuję tylko biurowiec, bo tam dalej nie można filmować. Zresztą tam nic nie ma ciekawego, jedynie tam zakłady te przemysłowe Huty Stalowa Wola. No i cóż, na tym kończę moją wycieczkę. Jeżeli wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału. Do następnego, cześć!